This is exciting to begin to study. To jest pełne ekscytacji taki początek studiów. And it is more exciting to begin to serve. A jeszcze bardziej ekscytujące będą same studia. Especially for God. W ten czas, kiedy człowiek chce lepiej poznać Boga. With my whole heart, I congratulate your beginning of the study. I z głębi serca chcę wam pogratulować wasze studia, wasze wybory. And more congratulate. I jeszcze bardziej będę gratulował. To begin to serve God. Ten czas, kiedy niektórzy z was będą chcieli służyć Bogu. Why? Dlaczego? Because of our genes. Z powodu naszych genów. Our body is made of different kinds of cells. Nasze ciało jest zbudowane z wielu różnych komórek. Our brains are a collection of the brain cells. Połączenie komórek mózgu. And liver is liver cells. Komórki wątroby. You look at the bones, they're bone cells. Później patrzymy na szkielet i patrzymy na te komórki. It's all cells. I właściwie to wszystko to są komórki. Your mind is also controlled by the cells. Również nasz umysł jest kontrolowany poprzez komórki. If your brain produces a lot of good hormones, jeżeli nasz mózg wytwarza wiele dobrych hormonów, such as endorphins, jak endorfiny, you feel happy. To w ten czas czujemy się szczęśliwymi. Your brain produces good serotonins, lub nasz mózg produkuje, wytwarza serotoninę, you have a peace of mind. To jesteśmy obdarzeni pokojem umysłu. However, all these good substances are produced by the gene in the cells. A więc te wszystkie dobre substancje są wytwarzane przez nasze geny w komórkach. I'm a physician. Jestem lekarzem. When I went to medical school, kiedy udałem się do szkoły medycznej, I wanted to become a physician who can heal all the diseases. Chciałem być lekarzem, który będzie w stanie wyleczyć wszystkie choroby. But it was so sad when I found out that I cannot heal anything. Znalazłem się w smutnej sytuacji, kiedy uświadomiłem sobie, że nie jestem w stanie podołać temu zadaniu. Only thing I physician, as a physician can do was simply helping to relieve the symptoms. Jako lekarz, prosto mówiąc, to co mogłem uczynić, to jest w jaki sposób działać na objawy. We call it treatment. Pewne leczenie zacząłem stosować, które miało zapobiegać czy obniżyć pojawiające się objawy. More recently, scientists beginning to call it management. Teraz naukowcy używają tak zwane zarządzanie leczeniem. I found out myself becoming the manager of the blood sugar. Tak więc wkrótce odkryłem, że jestem menadżerem, który zajmuje się kontrolą poziomu cukru we krwi. Manager of the blood pressure. Albo menadżer, który jest odpowiedzialny za regulowanie poziomu ciśnienia krwi. Manager of pain. Lub menadżer, który kontroluje ból. Medical scientists cannot heal any diseases. A więc medycyna nie jest w stanie wyleczyć z jakiejkolwiek choroby. What a disappointment. Jakież to wielkie rozczarowanie. I wanted to become a physician who can heal. Ja chciałem być lekarzem, który jest w stanie uzdrowić, leczyć. I became so disillusioned with my own profession. Przeżyłem rozczarowanie w moim zawodzie. I don't want to be just a manager. Ja przecież nie chcę być menadżerem. I want to be a healer. Ja raczej chciałem być uzdrowicielem. But my textbook says, tak jak mówi mój podręcznik. Medicine cannot heal. Ale medycyna nie jest w stanie uzdrowić. We can only relieve the symptoms. My możemy jedynie usunąć objawy. And I found my profession being so meaningless. I coraz bardziej rozumiałem, że mój zawód traci sens i znaczenie. I was very proud of myself being a physician. Muszę powiedzieć, że byłem dumny z siebie jako z lekarza. Then I found out I cannot heal anyone. Ale później uświadomiłem sobie, że ja nie jestem w stanie kogokolwiek uzdrowić. I couldn't be that proud of myself. A więc ja nie powinienem być taki dumny z swego powodu. I was getting into sort of depression. Ale raczej pokrążyłem się w pewnego rodzaju depresji. Then something happened to my life. I coś wydarzyło się w moim życiu. I'm beginning to study about genes.
I w ten czas zacząłem zajmować się genami. This is 21st century. To już jest zagadnienie XXI wieku. Medicine is changing very rapidly. I medycyna zmienia się błyskawicznie. When you have a certain kind of disease, kiedy na przykład jakaś choroba się pojawia, that means your nature of the cell changed. To znaczy, że natura naszych komórek ulega zmianie. Your cell is not functioning as well as before. Wasze komórki nie funkcjonują tak dobrze jak przedtem. And your character of the cell changes. Również charakter komórek ulega zmianie. Your cell is now beginning to show very strange abnormal character. I teraz te komórki zaczynają objawiać bardzo dziwne zachowania. Ah, you have a cancer now. I pojawia się nowotwór. Because cancer cell does not behave normally. Dlatego, że komórki nowotworowe nie funkcjonują normalnie. Do you know what controls the function and the behavior of the cells? Czy wiecie, co kontroluje zachowanie i funkcjonowanie komórek? It is genes. Tak jest, to są geny. I graduated my medical school in 1967. Ja studiowałem w 1967 roku. And at that time we didn't know anything about genes. I w ten czas myśmy niewiele wiedzieli na temat genów. Now you know, the whole world is excited about the Human Genome Project. A teraz cały świat jest podekscytowany znajomością genów. Now medical scientist is triumphant. Teraz naukowa medycyna zaczyna triumfować. Now they are saying, now we can heal. I teraz słyszy się głosy, jesteśmy w stanie wyleczyć, uzdrowić. If we know everything about genes, jeżeli my będziemy wiedzieli wszystko na temat genów, we can heal any diseases. My możemy uzdrowić każdą chorobę. We couldn't heal any diseases before. Przedtem nie byliśmy w stanie wyleczyć. Because we didn't know anything about genes. Dlatego, że nie wiedzieliśmy zbyt wiele na temat genów. Now we are learning more about genes. Ale teraz coraz więcej i więcej poznajemy na ich temat. When we come to the complete knowledge of the gene, kiedy my poznamy całą wiedzę na temat genów, we will tell you how to heal the diseases. To my wam powiemy, w jaki sposób można wyleczyć choroby. I got so excited. Mnie to szczególnie podekscytowało i zainteresowało. Yes, I can become a healing physician now. O tak, ja mogę być w końcu takim lekarzem uzdrowicielem. Soon I got disappointed again. I znowu przeżyłem rozczarowanie. You know, I found out human being cannot heal the gene. I w ten czas zrozumiałem, że istota ludzka nie stanie wyleczyć genów. First of all, po pierwsze, I found very strange thing about genes. Coś dziwnego odkryłem, jeśli chodzi o geny. One thing very strange was, tym, co mnie zaskoczyło, to jest, when you look at the gene carefully, kiedy przyglądacie się dość uważnie genom, every single gene has a switch. Każdy taki pojedynczy gen tak jak gdyby miał wyłącznik. So you can turn on the switch. Możemy go otworzyć, you can turn off the switch. Lub wyłączyć. I said, who pushed the switch? I pytanie jest, kto włącza, kto naciska na ten wyłącznik? See, when you walk into your house, kiedy wchodzicie do waszego domu, there's a switch, right? To również macie wyłącznik. See, well, what is this switch for on the gene? Jakim celom przyświeca właśnie to zabezpieczenie w genie? I was studying more about genes. Coraz więcej studiowałem na temat genów. Then I came across very interesting experimentation. I następnie poznałem pewne dość ciekawe doświadczenie. It was about rats. Dotyczyło ono szczurów. When mother rats have a baby rat. Dotyczyło szczurzycy, która ma małe. They licked the babies. Ona lizała swoje potomstwo. And one by one. I tak pojedynczo. Scientists became very curious. I teraz naukowcy zaczęli się przyglądać. Byli zaciekawieni. Why is mother licking babies one by one? Dlaczego matka tak pojedynczo liże każde z swoich dzieci? At the beginning, na początku, scientists thought that there's something to be cleaned. Naukowcy myśleli, że po prostu ona je myje, czyści. But soon scientists realized, ale wkrótce naukowcy zrozumieli, even though the babies are completely clean, nawet gdy już te dzieci były czyste,
She'll keep on licking. Ona nadal kontynuowała ten proces lizania. So scientists took some of the baby rats away from mother. A więc naukowcy pewną grupkę tych małych szczurków przełożyli w inne miejsce. While they're giving exactly same milk. I również one otrzymywały to samo mleko, ten sam posiłek. Few days later. I kilka dni później they found something very shocking. Zauważyli coś, co ich szokowało. All the baby rats ate same amount and same quality of milk. A więc te dwie grupy dzieci jadły tą samą porcję i tą samą jakość mleka. A few days later, the babies with the mother is growing. Ale kilka dni później zauważono, że to potomstwo, które zostało przy matce, ono doskonale się rozwijało. Babies were separated away from mother. Ale to potomstwo, które było oddzielone od matki, they are not growing. Ono zatrzymało się, nie rozwijało się. Even though they're eating same milk. Nawet gdy piły to samo mleko. Then scientists were so shocked. I teraz naukowcy byli zaskoczeni tym. They decided to compare something. Teraz zaczęli porównywać. Then they drew the blood from those babies. Teraz pobrali krew od tych szczurków. And they checked the level of the hormone called growth hormone. I teraz zbadali poziom hormonu odpowiedzialnego za wzrost. You need a growth hormone to have multiplication of the cells. Potrzebujemy hormon wzrostu, który pomaga w rozmnażaniu się komórek. Eventually it makes that hormone makes you grow. W końcu ten hormon jest odpowiedzialny za nasz wzrost. Well, sometimes you meet the people with a very tall, very big body and tall body, right? A szczególnie dotyczy to osób, które mają potężne ciało, potężnych rozmiarów. Like a giant. Tak, jak coś giganci. You know why they become a giant? Dlaczego niektórzy stają się takimi olbrzymami? Too much growth hormone. Zbyt dużo hormonu wzrostu. If you don't have enough growth hormone produced, jeżeli z kolei nasz organizm nie wytwarza zbyt wystarczającej ilości hormonu wzrostu, you don't grow very well. My nie rozwijamy się, nie wzrastamy właściwie. Scientists found a striking difference between these two group of babies. I teraz naukowcy zauważyli znaczną różnicę między tymi dwoma grupami. Babies with the mother have a higher level of growth hormone. A więc potomstwo z matką posiadało wysoki poziom hormonu wzrostu. Babies without mother have low growth hormone. Ale to potomstwo bez matki miało niski poziom hormonu wzrostu. You know, growth hormone is produced by the growth hormone producing genes. A więc hormon wzrostu jest wytwarzany przez geny. The gene become inactive. I geny przestały być aktywne. When babies taken away from mother, kiedy te niemowlęta były zabrane od swojej matki, the growth hormone gene switch is off. To tak, jak gdyby ten gen, który wytwarza hormon wzrostu, wyłączył się. When they brought these babies back to mother. Ale kiedy z powrotem przyłączono te małe szczurki do matki, growth hormone gene become active. Teraz znowu ten hormon, gen odpowiedzialny za hormon wzrostu uaktywnił się. And producing more growth hormone. I zaczął wytwarzać więcej hormonu wzrostu. Now that the gene, growth hormone gene is turned on. Teraz jest włączony ten gen wytwarzający hormon wzrostu. Something turned on the switch. Ktoś ten włączył ten przełącznik. What was it? Kto to był? It was mother rat's love. To miłość matki. Love can activate gene. To miłość może uaktywnić gen. Love can turn on the genes. To miłość może pobudzić gen do działania. Love is the most important activator of the genes. To miłość jest najbardziej ważnym aktywatorem genów. Now, this is amazing experience. To jest zdumiewające, jak można pomóc ludziom leczyć ich tylko miłością. Now I realize why Jesus said this. Teraz lepiej rozumie, gdy Jezus wypowiedział następujące słowa. You know what Jesus said? Wiecie, co Jezus powiedział? Man shall not live by bread alone. Że człowiek nie tylko żyje samym chlebem. Yes, that's the truth. To jest prawda. Bread alone is not enough to turn on the genes. Bread nie wystarcza, żeby włączyć gen.
Jesus says, Jezus powiedział, man shall live with the word of God coming out of mouth of God. Człowiek może żyć słowem Bożym, które pochodzi z ust Bożych. The word of God. Słowem Bożym. It has love in it. Tak, bo w tym słowie Bożym jest miłość. It has power in it. Tam jest moc. You know, recently many people are suffering from diseases called autoimmune diseases. Wiele ludzi obecnie choruje z powodu braku odporności organizmu. And this disease is a very interesting disease. I jest to dość interesująca choroba. The reason why we doctors call this disease autoimmune is powód, dla którego lekarze zajmują się tą chorobą. Your own immune system. Nasz system odpornościowy is changed. Ulega pewnej zmianie. And now it is attacking you. I teraz jest jak gdyby nowy rodzaj systemu. Instead of protecting you. Zamiast on bronić nasze ciało, to raczej nas atakuje. Many people are suffering from arthritis. Wiele ludzi choruje na przykład z powodu artrytyzmu. Thyroid disease. Lub innych chorób. And glaucoma in the eyes. Lub jaskra. Many skin diseases. Choroby skóry. There's so many different kind of diseases, such as multiple sclerosis. Tak wiele chorób się pojawia, różnego rodzaju schorzenia serca. Some diseases called juvenile diabetes. Choroby cukrzycy. These are autoimmune diseases. I możemy powiedzieć, że te choroby są związane z systemem immunologicznym. Your own immune system coming from the white blood cells. I nasz system odpornościowy jest powiązany z funkcjonowaniem białych ciał krwi. The most important white blood cell we call the T cells. I te najbardziej odpowiedzialne białe komórki nazywamy tak zwane komórki T. Normally your T cell is protecting you. Właściwie w zdrowym organizmie te komórki T nas bronią. When you have a cancer cell developed in your body, ale na przykład kiedy w naszym organizmie rozwijają się komórki nowotworowe, is T cell going to kill the cancer cell? To komórki T uśmiercają komórki nowotworowe. When you have a certain virus in your system, kiedy wirus pojawia się w naszym organizmie, it is T cell will kill the virus. To komórki T zabijają. But in autoimmune diseases, ale przy braku odporności T cell, which is supposed to protect you, komórki T, które powinny nas chronić i bronić, is now changed. Teraz ulegają zmianie. And instead of protecting you, it is now attacking you. Zamiast bronić nas, to teraz nas atakują. That's why we call it autoimmune. I dlatego określamy to jako system ataku na układ odpornościowy. Why this T cell has been changed? Dlaczego te komórki te ulegają zmianie? The T cell's program inside gene has been changed. Dlatego, że to w genie program, który jest odpowiedzialny za wytworzenie tych komórek, uległ zmianie. It is gene. To geny, yes, dokonały tej, why, zmiany. The gene changed? Dlaczego te geny uległy zmianie? You know what? I wiecie dlaczego? The gene, I had a patient, 12 years old. Miałem pacjentkę, 12-letnią dziewczynę. Her father was very poor when he was young. Jej ojciec był bardzo biedny, kiedy był młody. And her father had a very good musical talent. Ale był bardzo muzycznie uzdolnionym człowiekiem. But he couldn't study music because he was so poor. Ale nie był w stanie rozwijać swego talentu, studiować z uwagi na swoje ubóstwo. When he had this first child, the first daughter, a więc kiedy urodziła mu się jego córka, pierwsze dziecko, he wanted her to be good with the music. On chciała, żeby ona mogła rozwijać się muzycznie. But it was so sad that she inherited mommy's gene, not the father's gene. Ale na całe nieszczęście dla niej ona odziedziczyła matki geny, a nie ojcowskie. She was not very good with piano. Nie była zbyt dobra, jeśli chodzi o pianino. But father forced her. Ale ojciec naciskał ją. Play the piano. Graj. Ćwicz. And she hated piano.
Ona nienawidziła gry na pianinie. And she was always afraid of her. Ale obawiała się swego ojca. If she plays piano good, then her father loves her more. Jeżeli ona będzie dobrze grała, to ojciec bardziej będzie ją kochał. If she plays piano bad, her father is angry. Ale jeżeli będzie słabo grała, to ojciec nie będzie okazywał jej miłości. She never experienced receiving unconditional love before. Ona nigdy nie doświadczyła tak zwanej bezwarunkowej miłości od swego ojca. And her younger brother was growing up. A jej młodszy brat dorastał. And he has a father's gene. A on odziedziczył gen po ojcu. Becoming very good with on, violin. On doskonale zaczął radzić sobie grając na skrzypcach. Everybody loves him. Każdy kochał jego. She's behind the scene now. A ona teraz już jest w cieniu swego brata. She was angry. Zaczęła się gniewać. She didn't feel like practicing piano anymore. Już nie chciała więcej ćwiczyć na pianinie. And father got angry. Ojciec się rozgniewał. Practice. Ćwicz. She hated father. Zaczęła nienawidzić swego ojca. And she hated her. She was so jealous of her brother. Teraz zazdrościła, okazywała zazdrość swemu bratu. And she didn't feel like studying at all. I już nie miała siły ani ochoty uczyć się. And her grade is going down. Jej oceny zaczęły się zaniżać. And her mother was angry. Teraz jej matka zaczęła się gniewać. Study hard. Ucz się. She hated her mother. Teraz zaczęła okazywać niechęć do matki, nienawiść. She hates whole family. Okazywała nienawiść do całej rodziny. And she get into her bedroom. Weszła do swojej łazienki. Cover herself up. Zakryła swoją głowę. What would you think if you're that 12 years old girl? Co byście wy zrobili, gdyby wasza córka 12-letnia tak się zachowała? I want to die. Ona powiedziała, ja chcę umrzeć. I want to die. Ja chcę umrzeć. Every day. Każdego dnia to samo. Every week. Każdego tygodnia. Every month. Każdego miesiąca. It passed 6 months. Minęło 6 miesięcy. You know, some change finally happened in her body. Jakaś zmiana nastąpiła w jej organizmie. Her genes in the T-cells. Jej geny i komórki received the bad message. One uzyskały tą złą wiadomość. Her genes in the T-cells says, geny w komórkach powiedziały, she wants to die. Ona chce umrzeć. We need to help her. My musimy jej pomóc w tym. Strange turning on the gene. I teraz dziwne zachowanie genów. Gene respond to love. A gen, który był odpowiedzialny za miłość. Gene respond to the anger. Gen odpowiedzialny za złość, gniew. Gene respond to your will. Gen odpowiedzialny za naszą wolę. This is a very shocking finding nowadays. To jest dość zaskakujące odkrycie, które dokonano. Finally the gene changed. W końcu nastąpiła zmiana. Beginning to attack her kidney. Teraz nastąpiła choroba jej nerek. Few months later, parents found that she's anemic. Kilka miesięcy później oni stwierdzili anemię swojej córki. And they found out her kidney was destroyed by her T-cells. I teraz oni odkryli, że jej nerki są zniszczone przez komórki T. And terrible autoimmune disease. I przez brak systemu odpornościowego. Nowadays think that she need a kidney transplantation. Teraz oni są przekonani, że ona potrzebuje mieć dokonanej transplantacji nerek. Father was devastated and called me. Ojciec był tym wszystkim tak bardzo przygnębiony, przedzwonił do mnie. We had their family. Cała rodzina przyszła do nas. And I explained to the family about genes. I w ten czas zacząłem rodzinie wyjaśniać na temat genów. Her gene responded to anger and hatred. Jej gen zaczął reagować i okazywać złość i nienawiść. She wished to be dead. Ona życzyła sobie śmierci. You know, this is the time to change. Powiedziałem, to jest czas, ażeby zmienić. When I gave this lecture, kiedy ja wygłosiłem taki father wykład, cried and cried. Ojciec zaczął płakać i płakał. And he embraced her daughter and said, oh, i on objął swoją córkę i powiedział, córeczko, to jest moja wina. I love you.
Ja kocham ciebie. You don't have to play piano. Ty nie musisz grać na pianinie. Please forgive me. Proszę, wybacz mi. And this little girl was so happy. A ta mała dziewczynka była tak szczęśliwa z tego powodu. You mean, I don't have to play piano. Mówisz, tato, że ja nie muszę już więcej ćwiczyć na pianinie. Father says, no problem. Ojciec mówi, nie, nie ma problemu. I love you. Ja kocham ciebie. The unconditional love. Ta bezwarunkowa miłość. And now she doesn't feel like dying anymore. Teraz ona już nie odczuwa potrzeby śmierci. She wants to live. Teraz ona chce żyć. Father and daughter hold hand together. Ojciec trzymał za rękę swoją córkę. They sang together. Zaczęli śpiewać razem. They walk together. Zaczęli maszerować razem. Now they're beginning to eat healthy diet. Teraz przeszli na taką zdrową dietę. Fresh air. Świeże powietrze. Water. Dużo wody. And most of all, a ponad to wszystko, the unconditional love. Okazywanie bezwarunkowej miłości. You know, 2 months later, dwa miesiące później, she was completely healed. Ona po 2 miesiącach czuła się zupełnie zdrowa. Her T-cell recovered. Jej komórki uległy uzdrowieniu. It was amazing result. I był to zdumiewający rezultat. In the university hospital, i w szpitalu uniwersyteckim, every doctor was shocked. Każdy z lekarzy był zszokowany tym. Our gene is now revealing. Teraz geny z powrotem wróciły do swojej funkcji. How it works. I pokazało nam to, w jaki sposób one funkcjonują. Everybody's gene wants love. Każdego człowieka geny potrzebują miłości. We all need unconditional love. I my potrzebujemy tą bezwarunkową miłość. We are created that way. My jesteśmy w ten sposób stworzeni. That's why God created gene inside that way. Z tego powodu Bóg stworzył geny. And you know what? I wiecie, the most beautiful love, the unconditional love is. Ten najpiękniejszy rodzaj bezwarunkowej miłości, która jest, is love of Jesus. To jest miłość Jezusa. It is our job. Naszym zadaniem jest to present this unconditional love, ażeby objawiać tą bezwarunkową miłość to this sin-sick world, w tym chorym świecie. Now I can confidently testify before you. Teraz z taką szczerością mogę wyznać przed wami. No human being can be a healer. Nikt z ludzi nie jest w stanie być uzdrowicielem. But my dear brothers and sisters here, ale moi drodzy bracia i siostry, who will learn the unconditional love of God, którzy będą uczyli się tej bezwarunkowej Bożej miłości, will become a healer of this world. To staną się pewnego rodzaju uzdrowicielami tego świata. May God be with you. Niech Bóg będzie z wami. And bless you. I błogosławi was. Inspire you. I niech inspiruje was. With his unconditional love, swoją bezwarunkową miłością, coming from Jesus Christ, która pochodzi od Jezusa Chrystusa, on the cross, z krzyża Golgoty. Dziękuję. Dziękuję. Doktorze z Anglii, serdecznie dziękujemy za ten wykład. Dziękujemy za przystępne przedstawienie tej głównej idei chrześcijaństwa, która sprawdza się w życiu człowieka już na tym poziomie genetycznym. Człowiek stworzony jest do przyjaźni, do szacunku, do życzliwości, do wzajemnego poszanowania. I chcemy te ideały też realizować w naszej uczelni. Dziękujemy bardzo.